Karek przynajmniej też dziewczyna ciekawe się spotkanie. poświęca, ta We FK Wrocławiu nasza. Ślęza pokonała Pszczółkę Lublin 80-71. W tabeli prowadzi Wisła Kraków. Wśród mężczyzn liderem jest polski Cukier Toruń. No. A w meczu 13. kolejki Ekstraklasy piłkarek ręcznych Selgros Lublin wygrał gospodarnie, 26-21. Po spotkaniu na szczycie Selgros objął tabelę i wyprzedza Wistal oraz Pogoń Baltika, ale wszystkie drużyny mają po 22 punkty. Polskie Radio 24. Sobotnie wieczorne spotkanie w Polskim Radiu 24, prawie 13 minut po godzinie 23. Ostatnią pozycją w naszym wieczornym programie przed północą są podróże. Podróże pod nazwą Świat po ludzku. Paulina Kozioł, zapraszam. Olej, olej, no. Świat po ludzku. Tak. No. Podróże 24. Olej, Świat po ludzku. Paulina Kozioł, witam serdecznie. Państwo bananów, goryli górskich i tysiąca wzgórz. Miejsce, które znane jest głównie z niechlubnej historii jednego z największych ludobójstw współczesności. Dziś jeden z najbezpieczniejszych i najbardziej nowoczesnych krajów wschodniej Afryki. W audycji Świat po ludzku wybierzemy się do Ruandy. O swojej podróży do Ruandy, ale i zwiedzanej zazwyczaj w parze Ugandy w pojedynkę i z namiotem będzie opowiadać Marzena Filipczak, podróżniczka, autorka książki Między światami. W audycji wybierzemy się również do namiastki Ruandy w Warszawie, sklepu misyjnego Amakuru. Podróże 24. Świat po ludzku. Ale na początek kilka informacji praktycznych. Jeszcze cię woli? Ruanda to państwo w środkowo-wschodniej Afryce, położone między dwoma potężnymi sąsiadami. Demokratyczną Republiką Konga na zachodzie i Tanzanią na wschodzie. No ale możesz pan mówić, wcale nie przerywam. Ja ci pomagam mówić. Stolicą Ugandy jest licząca około miliona mieszkańców Kigala, która posiada międzynarodowy port lotniczy. Ruanda to kraj wielkości województwa mazowieckiego, gdzie żyje 11 milionów ludzi. Czyni to go jednym z najbardziej zagęszczonych krajów świata w przeliczeniu mieszkańców na kilometr kwadratowy. No, to samo jest to również jedno z najszybciej rozwijających się państw Afryki. Choć blisko równika, Ruanda posiada klimat umiarkowany, duże wysokości. Teren każdy człowiek ma co innego. I łagodnych wzgórz, równin i bagien na wschodzie. Tak. Stąd Ruanda nazywana jest krajem tysiąca. Człowiek jest niedoskonały. Najwyższy szczyt, góra Karisimbi, licząca 4507 metrów nad poziomem morza, jest wygasłym starowulkanem leżącym w paśmie Wirguna, które znajduje się na terenie Parku Narodowego o tej samej nazwie Wirguna. W Ruandzie znajduje się jedno z najwyższych jezior wysokogórskich Afryki, jezioro Kivu, które położone jest na granicy z Kongiem. Zajmuje ono łącznie powierzchnię około 2700 km2 i znajduje się na wysokości 1460 metrów nad poziomem morza. Główne miasta znajdujące się nad jeziorem Kivu to Cyjangugu, port położony blisko granicy z Kongiem, który może być bazą wypadową do tej republiki. Kibuye, jedno z najpiękniejszych miast nad jeziorem z małą plażą, stąd można wypłynąć na jezioro i zwiedzić niektóre z wielu wysp znajdujących się na Kibuye. Ty idź spać, nie pytaj się takich pytań bez sensu. Chcesz spać, czy to nikogo tu nie popędzisz, nie przyspieszysz. Każdy, kto pójdzie, będzie chciał spać tak szybko, jak będzie tylko mógł. Można jezioro, ale również umówić się na wyjazd do starożytnych ruin Gishwati Las. Jedną z atrakcji Ruandy jest również Park Narodowy Akagera, który położony jest wzdłuż rzeki Kagery. Został on założony przez Belgów w 1934 roku. Jako drugi na obszarze Afryki Równikowej po Parku Narodowym Alberta w Kongu Belgijskim. Zajmuje on dziś około 1100 km2. W parku można spotkać wiele zwierząt, w tym zebry, antylopy, różne rodzaje małp, w tym goryle górskie, hipopotamy, słonie afrykańskie czy guźce. Niestety wstęp do parku należy do najdroższych w tym rejonie. Jedną z najbardziej tradycyjnych atrakcji Ruandy są pokazy tańca Intore.
Dawniej był to taniec elitarny, wykonywany na dworze królewskim przez wybranych wojowników, najczęściej ze znamienitych rodów. Było to piękne widowisko ukazujące sprawność fizyczną. Dzwoneczki przywiązane do kostek stóp przy każdym przytupie potęgowały rytmicznym dźwiękiem, wyrażającym harmonię i wdzięk. Nie trzeba dodawać, że taniec intore mogli wykonywać tylko sami mężczyźni. Kobiety mogły tylko wydawać okrzyki podziwu dla tańczących. Muzeum Lepiej, Króla Luandy w Nianza to kompleks dawnych rezydencji króla składający się z ogromnego słomianego wigwamu, czyli pałacu i dwóch mniejszych chat. Zachowany jest też murowany pałacyk ze zdjęciami króla w oryginalnym plemiennym stroju, ale także w garniturze podczas wizyty w Belgii. Wiele pokoi i wystroju zostało zachowanych w oryginale. Na sąsiednim wzgórzu z Mimwa można również obejrzeć miejsce pochówku króla. Muzeum Etnograficzne Ruandy składa się z kolei z eksponatów z najstarszych lat, ale i tych, które prezentowały kulturę odległą tylko o 100 lat. Dzidy, łuki, skóry jako ubrania, domostwa i wiele zdjęć eksponatów prezentuje bogactwo życia plemion na terenie Ruandy. Muzeum jest nowym i bardzo dobrze zorganizowanym budynkiem. Podróże 24. Świat po ludzku. A ze mną w studiu jest Marzena Filipczak, podróżniczka, autorka książki Między Światami. Witam serdecznie. Która będzie mówić o swoich wrażeniach z świeżej w zasadzie podróży do Ruandy i Ugandy. Dzisiaj głównie się skupiamy na Ruandzie i tutaj na początek pytanie o to, z jakim nastawieniem tam jechałaś, dlatego że myślę, że dla przeciętnego Polaka jest to kraj, który przede wszystkim kojarzy się z tymi nieprzyjemnymi wydarzeniami roku 1994 z ludobójstwem. A jak to było z tobą? No pewnie dla kogoś niepodróżującego tak się rzeczywiście kojarzy. Ja już się dawno wyzbyłam takich skojarzeń i stereotypów, dlatego że 94 rok to był mniej więcej ten sam czas, kiedy była wojna na Bałkanach. A jednak nikt z Polski się nie boi jeździć do Chorwacji i nie zastanawia się, czy w Chorwacji będziemy czy bezpieczni, czy nie będziemy bezpieczni. Natomiast co do nastawienia, to tak jak wspomniałaś, to był to wyjazd do Ugandy i Ruandy. Moje nastawienie było raczej takie, że w tej Ruandzie będzie się działo mniej. Po pierwsze, że jest to mniejszy kraj, po drugie, z tego co przejrzałam sobie wcześniej przewodniki, że nie ma tam tylu tak zwanych atrakcji. I rzeczywiście tak było finalnie? Finalnie wydarzyło się jeszcze coś innego. Bo ja tak naprawdę tą Ruandę zostawiłam sobie na koniec i nie do końca wiedziałam, co będę tam robić. I jak wjechałam, to drugiego dnia było mi szkoda, że nie przyjechałam wcześniej. Dla mnie to był taki odpoczynek po Ugandzie. Kraj jest bardzo nowoczesny, bardzo zorganizowany. Zupełnie inny. Powiedziałabym taki chilloutowy. Chilloutowy w taki sposób bardziej, można powiedzieć, europejski. Tak. Tak, ja bym powiedziała, że jest to najbardziej europejski kraj Afryki Wschodniej. Zresztą sami mieszkańcy Ruandy mówią, że jest to kraj nowoczesny i że jeżeli oni jeżdżą do sąsiednich krajów, a można ich poznać po wyglądzie, to znaczy Afrykańczycy się rozpoznają, ja ich nie rozpoznawałam, to oni się boją jeździć do sąsiednich krajów, bo tam jest bardziej afrykańska. Co mnie zadziwiło po wjeździe do Ruandy, na przykład to, że tam bardzo popularną formą transportu takiej taksówki jest boda-boda, czyli taksówka motocyklowa, jeździ się na motorze i czego ja przez dwa dni się temu przyglądałam. Ci kierowcy jeździli w kaskach i do tego jeszcze mieli kask dla pasażera, co w ogóle nigdzie w Afryce jest niepraktykowane. W Ugandzie normalnie jedzie kierowca, do tego jeszcze siedzi z tyłu trzech pasażerów, jeden trzyma górę bananów, drugi trzyma grabie, a trzeci jeszcze by pewnie coś zmieścił. Druga rzecz jest na przykład taka, że są zakazane reklamówki foliowe. W ogóle torebki foliowe w sklepach, więc ja drugiego dnia byłam w jakimś wiejskim sklepie i nagle dostaję biodegradalną torbę. To jest niezwykłe jak na Afrykę, ale nawet można by powiedzieć na Europę Wschodnią. Nawet jak na Europę Wschodnią, to prawda. Dlatego, że stwierdzono, władze stwierdziły, że nie chcą psuć pięknego krajobrazu Ruandy. To jest rzeczywiście problem w wielu krajach. W wielu krajach, że pierwsze co się rzuca w oczy to takie fruwające reklamówki, fruwające śmieci, to jest normalne dosyć, że jak się zje coś w autobusie, to się wyrzuca te śmieci przez okno. I oczywiście reklamy, wszędobylskie reklamy, które się rzucają nam w oczy zazwyczaj w krajobrazie. No to prawda, tam za dużo reklam nie ma.
właściwie ta żadna mi się nie rzuciła. Nie sądzę, że reklamy są zakazane, ale nie jest to popularne. Też z takich ciekawych rzeczy, na przykład Ruanda bardzo długo była jedynym krajem w Afryce Wschodniej, gdzie językiem urzędowym był francuski, bo to była kolonia belgijska. Natomiast kilka lat temu prezydent zdecydował, że to nie może być tak dalej, że wszyscy dookoła mówią po angielsku, a oni mówią po francusku i jednej nocy podpisał dekret, rano nauczyciele się obudzili z taką informacją, że od teraz mają bodaj rok czasu, żeby się nauczyć angielskiego i mają uczyć w szkołach po angielsku. I rzeczywiście zaskutkowało? Wszyscy mówią po angielsku? No wszyscy, którzy w tym czasie zaczęli się uczyć, już mówią po angielsku. Starsi mówią po francusku, natomiast już tacy ludzie do 30 kilku, do 40 lat mówią po angielsku. W jakiś sposób, ale mówią. Czyli bez problemu można tam się również dogadać. Można. Czy w takim razie istnieją jakieś bariery? Bariery trochę w głowie istnieją, tak jak mówiliśmy na początku, że ludzie jak słyszą słowo Rwanda, to się boją do Rwandy jechać. Być może w naszym kraju to jest kraj dosyć drogi. Afryka jest dosyć droga, bo dość dużo kosztuje safari i dość dużo też kosztują hotele, bo nie ma tam hoteli tak zwanej klasy średniej. Ale ja się już nauczyłam jeździć z namiotem po Afryce, więc też nie było to problemem dla mnie. Z namiotem, ale to bezpieczne? Bezpieczne. nie rozbijam się na dziko, rozbijam się oczywiście na kempingach. Jeżeli nie ma kempingów, to można pójść do każdego hotelu, który ma ogród. A ponieważ te hotele są ogrodzone wysokim płotem, na płocie zwykle jest jeszcze jakiś drut kolczasty i w bramie siedzi strażnik, to nie jest to bardzo bezpieczne i nie ma problemu, żeby się w takim ogródku nie rozbić. Mało tego, jeżeli się rozbijałam gdzieś na przykład na plaży, na dużym kempingu, to zwykle nocą przychodził taki pan, który był stróżem nocnym z krzesełkiem, stawiał sobie to krzesełko 100 metrów od mojego namiotu i tak siedział całą noc, mnie pilnował. Ale mówiłaś o tym, że Afryka jest dosyć droga, jest droga w podróżowaniu. W takim razie to rozbijanie się w ogródku hotelu kosztuje coś? No pewnie, że kosztuje. Zwykle jest to kilka dolarów, ale w Rwandzie to było raczej 10 dolarów. Czyli jednak za noc. Czyli jednak te ceny są... Znaczy no 10 dolarów za namiot to nie jest mało dla jednej osoby, to jest no, prawie norweska cena. To w takim razie jaką kwotę trzeba sobie przygotować, żeby tam pojechać? To zależy od tego, jak się podróżuje na miejscu. W Rwandzie tak naprawdę nie ma takich wielu atrakcji tak zwanych płatnych. Tam są zaledwie dwa parki narodowe. I tak naprawdę jest to kraj mały, otoczony wielkimi krajami, które mają dużo większe te parki narodowe i bardziej atrakcyjne, więc właściwie nikt do Rwandy nie jeździ do parku narodowego i nie płaci tam za safari. Taką największą atrakcją kraju jest jezioro Kivu, jedno z największych jezior afrykańskich. Jest rzeczywiście piękne, są tam piękne plaże, co też jest zaskakujące, bo jeziora afrykańskie raczej są no, takie bezplażowe, bardziej widokowe, a to jest niezwykłe, więc większość ludzi przyjeżdża, żeby posiedzieć i odpocząć sobie na plażach. Tym bardziej, że tak jak mówiłam, jest no, bardzo, bardzo europejsko. Dla mnie też takim zadziwieniem było, że rano, bo kiedy rozbijałam się w tym nad jeziorem, w takiej właśnie w ogrodzie przy takiej pięknej willi postkolonialnej, to menedżer mi powiedział, a może nie rozbijaj się przy jeziorze, bo ja się rozbijam przy jeziorze przy palmach od tej strony, tylko z tyłu, bo to rano będzie głośno. I co się okazało, że godzina 6 rano w niedzielę, tam po prostu zbiega się pół miasta na wspólne ćwiczenia i ludzie razem ćwiczą, śpiewają, bawią się, krzyczą, to jest taki zwyczaj. Takie ćwiczenia fizyczne. Biegają, robią sobie, urządzają sobie wyścigi w bieganiu, potem zaczyna się siatkówka plażowa, potem wieczorem wszyscy siedzą na plaży, robią sobie selfie. A zastanawiałaś się, skąd wynika właśnie ta trochę odrębność Rwandy od reszty krajów Afryki Wschodniej? Trudno mi to powiedzieć, nie wiem, naprawdę. Jest no, niechcąc. Być może też coś... Po wojnie dostała tak naprawdę Rwanda dużą pomoc. Ja jak dojechałam do Kigali, do stolicy Rwandy i to była niedziela, Kigali składa się z takich wielu dzielnic i między tymi dzielnicami nie ma nic. To znaczy jest jedna dzielnica, potem się ulicą jedzie do drugiej i tak dalej. I ta taka dzielnica centralna, nazywana City, ja tam sobie poszłam w niedzielę i poczułam się jak w Brukseli w dzielnicy unijnej w sierpniu. Tam nie było żywego ducha. Takie piękne naprawdę wysokie wieżowce, szklane, odbijało się to wszystko w ścianach, w szybach, ale nie było nikogo, bo się okazało, że tam są tylko pracownicy. Więc w niedzielę ta dzielnica była zupełnie pusta. Potem jak pojechałam dopiero w poniedziałek, to było tam rzeczywiście dużo ludzi. I tak sobie wtedy pomyślałam, że ja już takie stolice widziałam. To jest Grozny,
i Erbil, czyli stolica irackiego Kurdystanu. Też takie bardzo, bardzo rozbudowane. Bardzo nowoczesne, bardzo zupełnie inne niż w naszych wyobrażeniach. Raz to tak jak mówimy, że to są nasze stereotypy, że sobie inaczej wyobrażamy i to jest takie zderzenie, bo gdyby to jednak był inny kraj, nie Ruanda, tylko na przykład pojechałabym do Hiszpanii, to nie dziwiłabym się, że jest taki nowoczesny. A drugi jest taki, że rzeczywiście no one się podniosły jak Feniks z popiołów od nowa, bo były zniszczone i zostały odbudowane niedawno, więc są inne. A czy na ten obraz Ruandy, który okazał się o wiele lepszy, bogatszy niż reszta krajów, złożyła się też właśnie niezwykła przyroda? Mówiłaś o jeziorze, ale są też te parki narodowe, bardzo polecamy. No są parki, ale tak jak mówię, parki są raczej po sąsiedzku polecane. Ruanda sama jest nazywana, teraz żebym się nie pomyliła, krajem miliona wzgórz albo tysiąca wzgórz. Tak, milion jest po francusku. Coś jest z miliona w każdym razie. I jest bardzo, bardzo piękna widokowo. Bo rzeczywiście jak się jedzie, to wszędzie są takie pagórki, wzgórza. Rosną sobie bardzo ładne takie deszczowe lasy. Jest dużo wody, jest dużo rzek, wodospadów. Taką największą atrakcją turystyczną Ruandy to są goryle górskie. Można je też w Ugandzie zobaczyć. Natomiast jest to masakrycznie drogie, aż tak w Ruandzie jest za drogie, tak? Znaczy w jednym i drugim kraju jest bardzo to drogie. Ja aż tak nie kocham goryli, że poszłam na to. W Ruandzie kosztuje to $750 za kilka godzin, w Ugandzie $600. No różnica jest nie aż tak niewielka, ale to jedno i drugie pokazuje w pewien sposób ceny afrykańskie. Te ceny głównie biorą się stąd, że jest wydawanych niewiele pozwoleń dziennie, po to, żeby tam za dużo ludzi nie chodziło. Nie ma też, to jeżeli zapłacisz i pójdziesz, nie znaczy, że ty goryle zobaczysz. Nie ma żadnej gwarancji. W takim razie co robić w Ruandzie? Leżeć nad jeziorem? Leżeć nad jeziorem, jeździć od wsi do wsi, jeździć od miasta do miasta i patrzeć, co tam jest ciekawego. Ja na przykład byłam w takim mieście niedalekim, nadgranicznym, Musanze i tam całkiem przypadkiem poznałam takiego lokalnego przewodnika. To bardzo często się doczepiają. Jak sobie idę, doczepia się jakiś chłopiec, opowiada, że jest z biednej wsi i piłka mu się podarła i zbiera na piłkę. Okazuje się oczywiście, że chce jakieś pieniądze, ale on był studentem, zresztą bardzo śmieszna historia, bo był studentem weterynarii na kierunku lekarz goryli, więc dużo ciekawych rzeczy nam opowiadał. I on mnie oprowadził po okolicy. Byliśmy na przykład nad takim źródełkiem gorącym, gdzie on mówił, że choć pójdziemy nad źródło, gdzie tryska Coca-Cola. I ja myślałam, że to jest gorące źródło, albo coś w tym stylu. Okazało się, że nie dość, że ta woda jest ciepła, to była słodka. Rzeczywiście smakowała może nie jak Coca-Cola, ale jak Fanta. Jak Fanta? Tak. Aby wytłumaczył, na czym to polegało? Nie, oni w ogóle nie dociekają. No wszyscy tam chodzą, rzeczywiście tam było większość mieszkańców tego miasteczka, bo akurat rok szkolny się skończył. Ja byłam tam tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a w tamtych krajach rok szkolny trwa od lutego do gdzieś tam do początku, do połowy grudnia. Więc wszystkie dzieci tam były, wszystkie rodziny tam były. I nie podejrzewam też, że dociekają, dlaczego tak się stało. Wszyscy się cieszą, przychodzą z baniakami i to piją. O tym, co jeszcze można znaleźć, spotkać w wioskach ruandyjskich i o tym, co można zobaczyć za granicą, w Ugandzie, porozmawiamy zaraz po skrócie informacji. Informacje dnia w skrócie. Minęła 23:30, Paulina Łukawska, zapraszam. Generał Jarosław Mika przywitał przybyłych do naszego kraju żołnierzy amerykańskich, a także obecnych na uroczystości polityków, dyplomatów wojskowych i przedstawicieli duchowieństwa. Generał przypomniał, że w styczniu ubiegłego roku rozpoczął się przerzut sił sojuszniczych do Polski, a realizacją tego procesu są zadania podjęte przez wojska amerykańskie. Siłą zbrojną, w tym 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej przypadł zaszczyt powitania amerykańskich żołnierzy tu w Polsce, na ziemi lubuskiej. To historyczny moment i powód do dumy dla wszystkich żołnierzy Czarnej Dywizji, dla mieszkańców Żagania, dla województwa lubuskiego. Dziękując za powierzenie tego zadania, szczególnie serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość dostojnych gości. Żołnierzy przywitała również premier Beata Szydło, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i ambasador USA w Polsce Paul Jones. Działacze prokremlowskiej organizacji Antymajdan zorganizowali w Moskwie antynatowską demonstrację. Kilkadziesiąt osób zgromadzonych przed budynkiem niemieckiej ambasady domagało się zaprzestania rozmieszczania amerykańskich kontyngentów wojskowych w Polsce i krajach bałtyckich. Dwa dni wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce zagraża bezpieczeństwu Rosji.
Pikiet te zorganizowano, aby wyrazić niezadowolenie z powodu wzmacniania sił NATO w pobliżu granic Rosji. Jak poinformował wiceszef antymajdanu Anton Demidow, Polacy, Litwini, Łotysze i Estończycy, godząc się na obecność Amerykanów w swoich krajach, wystawiają się na cel rosyjskich rakiet. Wzywam wszystkie państwa, które godzą się na takie działania, aby najpierw pomyślały, nim wyrażą zgodę na rozmieszczenie jakichś kontyngentów, ponieważ ci żołnierze nie będą bronić tych krajów, a chodzi jedynie o to, żeby wzrastało napięcie. Grupka prokremlowskich działaczy zgromadzonych przed budynkiem niemieckiej ambasady wznosiła też okrzyki światu pokój, nie dla wojny. Miru, mir, nie, wojnie! Większość uczestników pikiety nie wiedziała, czym jest Sojusz Północnoatlantycki i twierdziła, że obecność rosyjskich żołnierzy na Białorusi czy w Armenii jest uprawniona, a obecność wojsk NATO w krajach członkowskich tej organizacji nie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. U stóp Jaworzyny Krynickiej GOPR zainaugurował dziś ogólnopolską akcję Bezpieczna Zima. Jest skierowana głównie do dzieci i młodzieży. Ratownicy górscy radzą, jak stawiać pierwsze kroki na stoku, przypominają zasady bezpiecznej jazdy na nartach oraz uczą udzielania pierwszej pomocy. Ale dobrze, zdaję tą szarę, wychodziłeś w ciągu dnia. Zaplanowano też w Wiśle Zakopanem i Szklarskiej Porębie do końca ferii. Polskie Radio 24. Słowo wszystko. Wiadomości z życia kościoła. Ewy Błaszczyk AKOGO oraz reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego zostali tegorocznymi laureatami nagród Ordynariatu Polowego Benemerenti. Uroczystej gali w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie towarzyszył koncert kolęd w wykonaniu wojskowych artystów. Poza wyróżnieniami Benemerenti przyznano także medale Mi Pro Christo. Fundację AKOGO doceniono za ofiarną służbę na rzecz osób po urazach neurologicznych oraz ich rodzin i bliskich, wytrwałą walkę o prawo do życia dzieci w stanie śpiączki pourazowej i szlachetną działalność specjalistycznej placówki medycznej Kliniki Bucik. Reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego nagrodzono za cenny wkład w tworzenie kultury narodowej, za krzewienie wartości patriotycznych i chrześcijańskich oraz za kultywowanie pamięci o chwale oręża polskiego. Caritas Polska na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy uruchamia aplikację mobilną dla obcokrajowców szukających schronienia w Polsce. Aplikacja poinformuje użytkowników o tym, jaką pomoc prawną, medyczną i socjalną będą mogli otrzymać w Polsce. System geolokalizacji wskaże im najkrótszą drogę do poszukiwanych placówek. 15 stycznia w Kościele Katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. To jedna z grup społecznych, dla której Caritas w Polsce od lat organizuje kompleksowe wsparcie. Pomoc w 6 wyspecjalizowanych placówkach pomocy migrantom i uchodźcom Caritas otrzymuje rocznie około 2000 osób. W obliczu wzrastającej liczby osób uciekających przed wojną i szukających schronienia na terenie Polski, Caritas wychodzi im naprzeciw, proponując innowacyjną formę pomocy. Papież Franciszek wezwał młodzież, aby sprzeciwiała się niesprawiedliwości, globalizacji obojętności oraz odrzuceniu. Sprawcie, aby wysłuchano waszego wołania, napisał w liście do młodych w związku z poświęconym im synodem zapowiedzianym na 2018 rok. Także Kościół pragnie wsłuchiwać się w wasz głos, w waszą wrażliwość, wiarę, a nawet w wasze wątpliwości i waszą krytykę, napisał Franciszek. Dodał, że lepszy świat buduje się również dzięki młodym, ich woli zmian i wielkoduszności. Nie lękajcie się słuchać Ducha Świętego, który sugeruje wam ważne wybory. Nie ociągajcie się, kiedy sumienie prosi was, byście zaryzykowali, by podążać za mistrzem, wezwał papież. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Podróże 24. Świat po ludzku. Polskie Radio 24, audycja Świat po ludzku, dziś w Ruandzie i Ugandzie również, tam zajrzymy. Ze mną w studiu jest Marzena Filipczak, podróżniczka, autorka książki Między Światami. Witam ponownie. Dowiedzieliśmy się, że w Ugandzie można spotkać źródełko Coca-Coli, ale czy na takiego przewodnika trzeba natrafić? On się zjawia sam? Czy to jest tak, że można czasem znaleźć też miejsce tylko dla siebie? Można sobie takiego przewodnika wynająć, natomiast jeżeli sobie nie wynajmiemy, to nie ma problemu. Tam jest muzungu. Muzungu to jest w wielu językach afrykańskich określenie białego człowieka. Muzungu tam jest tak niewiele, że jak się wyjdzie na ulicę, to w ciągu 5-10 minut podejdzie do nas ktoś taki i nam zaproponuje w sposób bardziej albo mniej zawalowany usługi przewodnickie. Można sobie oczywiście też chodzić samemu, to nie ma żadnego problemu. Ja też w wielu miejscach chodziłam sama, czy w jakiś inny sposób sobie organizowałam czas, ale jeżeli byłam gdzieś w takim miejscu, gdzie było mi trudno trafić do kolejnych, to zwykle korzystałam z usług takiego, to zwykle są chłopcy, tacy młodzi studenci.
Nie ma z tym żadnego kłopotu. Natomiast też w innej miejscowości, również w Rwandzie, byłam w takiej niewielkiej wsi, gdzie jest zorganizowany kemping. Ten kemping organizuje lokalna społeczność, tam zresztą to się często zdarza i oni w ten sposób zbierają pieniądze dla tej społeczności. Że kobiety na przykład tam robią kosze z sizalu, dzieci robią jakieś rzeźby, sprzedają to też z tego, że tam się namioty rozbija, mają też jakieś niewielkie domki, robią pokazy. Na przykład ja byłam na pokazie wytwarzania piwa z bananów lokalnego, miejscowego i oni z tego mają pieniądze i te kobiety dzięki temu mogą jakoś utrzymać swoje rodziny. Więc tam już, tam były jakieś wolontariuszki, jeszcze dwie belgijskie i one na przykład miały przewodnika miejscowego, bo wymyśliły sobie, że stworzą atlas roślin leczniczych i będą to sprzedawać turystom. I chodziły z tym przewodnikiem i on im pokazywał, fotografowały i opisywały. I ja chodziłam razem z nimi, bo stwierdziły, że i tak już skoro chodzą, to mogę z nimi sobie połazić. Czyli już dzisiaj wiesz wszystko albo tak. Chociaż wiele o roślinach rwandyjskich. Której użyć, żeby mrówki do domu nie wchodziły. No to bardzo taka, powiedziałabym, szamańska wiedza. Tak, ale bardzo wiele było. Bardzo było dużo roślin leczących gorączkę malaryczną. Z tego, co pamiętam, na brzuch było bardzo dużo, na skaleczenia, na wszystko właściwie. No tak, wspomniałaś już o bananach, a Rwanda, tak jak i Uganda, to kraje bananowe, można tak powiedzieć. Nawet się mówi republiki bananowe. Rzeczywiście banany rosną tam wszędzie, ale nie są to takie banany jak w Polsce. Inna odmiana, banany zielone, mówią na to gondzia i podają na sposób wytrawny. Banany się gotuje zielone i podaje takie kunes puree ziemniaczane. Też się przyglądałam w jednej wsi, to z kolei była już wieś w Ugandzie, pod jednym parkiem narodowym, jak się robi, to się nazywa matoke. Takie banany obiera się, potem się wkłada w liście bananowe, owija się i kładzie się na parę. Gotuje się to na parze przez 2-3-4 godziny, podaje się zwykle z sosem z orzeszków ziemnych. To jest druga tradycyjna potrawa. Ale też gondzie się piecze na grillu. I to jest taka z kolei przekąska serwowana na przystankach autobusowych. Czyli to jest takie danie narodowe, można powiedzieć, czy cały czas banany? No banany. I to jest podstawa kuchni właściwie i podstawa jedzenia. W ogóle ta kuchnia afrykańska jest dosyć monotonna niestety. Tak jak się, nie wiem, jest w Azji i tam się je i wszystko jest dobre i w ogóle człowiek chciałby po prostu jeść, to w Afryce się je głównie po to, żeby się najeść. Dostaje się talerz, na którym jest właśnie gotowane są banany, jest kalo, czyli rodzaj takiego ciasta, jest, co tam jeszcze jest, ugali. Czyli mamołyga, jakieś ziemniaki, ryż i do tego jakaś odrobina mięsa. Jak ktoś je mięsa, jak ktoś nie je, to jakiś sos zwykle z fasoli. Czyli dieta niezbyt urozmaicona, ale przechodząc już do takich praktycznych wskazówek, wysiadamy w stolicy Rwandy. I co dalej? Gdzie idziemy, co robimy z namiotem? Akurat Rwanda jest bardzo prosta pod tym względem, bo często lotniska w krajach afrykańskich są bardzo daleko od miast i nie ma tam transportu publicznego, bo tylko bogaci ludzie korzystają z lotnisk, więc mają taksówki. A Rwanda to jest taki wyjątek, gdzie to lotnisko jest bardzo blisko, można nawet taksówką motocyklową podjechać do centrum miasta. Jakieś śmieszne pieniądze to kosztowało. No i wtedy akurat w Kigali są chyba 2 czy 3 kempingi. Ja mieszkałam na takim kempingu i tam nie ma problemu, rozwijamy się. Pani nam daje mapkę, rysuje na mapce, gdzie możemy pójść, można chodzić pieszo. Co ciekawe też, to był jedyny afrykański kraj, jedyne duże miasto, gdzie ja się nie bałam chodzić po zmroku. Jak ja zapytałam, czy ja mogę chodzić po zmroku, bo właśnie dojechałam późno i do tej dzielnicy takiej centralnej poszłam, to pani w ogóle na mnie spojrzała, jak ja bym ją pytała, nie wiem, ale czy słońce spadnie. Bo dla nich to jest normalne, że chodzą po głównych ulicach po zmroku, jest bezpiecznie. Spać, człowieku. Ale to ze względu na to, że właśnie Rwandczycy są tak... Tak, to jest bezpieczny kraj. To jest dosyć bezpieczny kraj. Tam się jest to z jeden z najbardziej, naprawdę najbardziej bezpiecznych krajów Afryki. Co potem robimy? Potem sobie jedziemy na dworzec. Dworce też są cywilizowane, zorganizowane. Natomiast ktoś podchodzi i pyta, dokąd chce jechać. Ja mówię, dokąd chce jechać, on mnie prowadzi do właściwego autobusu. Nikt nie oszukuje na cenach biletu, więc to odpada kolejny problem. Dojeżdżamy do następnego miasta, gdzie natychmiast na pewno podejdzie kierowca boda-boda, czyli taksówki motocyklowej, zapyta, dokąd chcemy jechać. A jak powiem, że nie wiem, dokąd chcę jechać, ale potrzebuję tani kemping albo tani hotel, to... On zapyta ludzi dookoła, gdzie taki kemping albo hotel jest. Nie ma kłopotów z tym względem. Maczują krew świeżą. Jest kraj bez barier, bez problemów. I chyba można tak powiedzieć, że jeden z pierwszych, który powinniśmy zobaczyć w takim razie w Afryce. Bez problemów to ja bym nie powiedziała, bo jednak afrykańskie kraje to przede wszystkim problem jest zdrowie. To jest kraj niestety, który leży w strefie malarycznej, więc trzeba te antymalaryki brać.
Ale tak z afrykańskich dla mnie tak, jeden z łatwiejszych. A tak. Miałaś przygody z antymalarekami? Mieliśmy tutaj podróżniczkę, która opowiadała o swoich marzeniach sennych po antymalarykach. Nie. Ja brałam wszystkie i zaczęłam, nie wiem, pierwsze brałam 20 lat temu i właśnie te, po których były podobno największe marzenia, brałam i nie. Nie, natomiast no, ich nie można brać długo. One są, jeżeli się wyjeżdża na 3-4 tygodnie, jeżeli się wyjeżdża na dłużej, to już są za mocne. Niestety to jest kwestia podjęcia decyzji, jak się chronić. A jeśli chodzi o Ugandę, jak tutaj przebiegała twoja podróż? No bo tam zaczęłaś. Jak przebiegała, tam bardziej byłam, w Ugandzie byłam bardziej pod kątem zwierząt i parków narodowych, żeby gdzieś być bliżej nich. Uganda jest znana z jezior i z wody. Są tam na przykład źródła Nilu. Jeden z takich najbardziej znanych parków narodowych też się znajduje na Nilu, na początkowym biegu. Jest tam wodospad. Jest tam bardzo dużo hipopotamów, bardzo dużo krokodyli, słoni i w ogóle. Jest to też niestety dość droga atrakcja, bo w Ugandzie samo wejście do parku narodowego kosztuje $40 za dobę. Sam bilet, a do tego no, trzeba tam jakoś dojechać, trzeba gdzieś spać, trzeba też sobie potem zapłacić. Skoro tam są te hipopotamy, to za co to płacić? Cokolwiek innego, za samochód. Natomiast ja dojechałam tam stopem i da się tam jeździć stopem z turystami. Rzeczywiście czekałam. Stopem z turystami? Tak. Poszłam do bramy parku. Najpierw sobie dwa dni siedziałam na kempingu niedaleko we wsi, właśnie też na takim kempingu wiejskim i też tam prowadziły kobiety, bo w Afryce większość rzeczy... prowadziły kemping z takimi domkami okrągłymi, banda dla obcokrajowców. Potem poszłam do bramy. Czekałam rzeczywiście 4 godziny na pierwszy samochód, ale ten, który przyjechał, mnie zabrał. Jechały jakieś dziewczyny z Kalifornii z ojcem. Miały wynajęty taki duży wóz, więc ja z nimi pojechałam 60 km. Jeszcze po drodze odwiedziliśmy właśnie te wodospady na Nilu. Jeszcze gdzieś tam zajechaliśmy i potem one mnie podrzuciły na kemping. Czyli nawet w Afryce można złapać stopę i to bez większego problemu. No, można. Zresztą jeżdżenie stopem w Ugandzie jest dosyć popularne, tylko że jeżeli się jeździ z miejscowymi, to należy zapłacić. Autostop jest płatny. To podobnie jest zresztą w Malawi, że nie pamiętam tej chwili, jak to się nazywa, nawet ma jakąś własną nazwę. I w ogóle jak ja jej mówiłam, że w Europie jest za darmo, to budzi taki śmiech i nikt w to nie wierzy. No tak. No ale to też w większości takich biedniejszych krajów się spotyka, się, szczególnie w Azji Centralnej na przykład. Również stop nie wchodzi w grę. Ale zwierzęta. Mówiliśmy już o gorylach, które są bardzo drogie do mnie zobaczyć. Nie wszystkim się udało. Ty spotkałaś między innymi wszystkie telefony, myślę, one do czegoś nas tak, inspirowały. Krokodyle, jeżeli się na koniec mogę podzielić, też, słuchając na też i pewnych głosów, może niekiedy krytycznych, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, myślę, kiedy mamy na uwadze majątek Skarbu Państwa, kiedy mamy na uwadze nasze wspólne dobro, jakim jest ojczyzna, może po dzisiejszej też audycji możemy poczuć się szczególnie zaproszonymi do tego, by być odpowiedzialnymi. Wszyscy razem, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, czy to w przyszłości rodzin, gmin, województw naszego narodu, gdziekolwiek łącznie. Ci Polacy, którzy są za granicą, też są odpowiedzialni za dobro wspólne ojczyzny. Dalej łatwo nam może niekiedy oceniać i narzekać, że są może i kameleoni, może są ci, którzy spowalniają chociażby burzynnicy, stany układów, jak to ktoś nazwał, ale myślę, że jesteśmy zaproszeni do aktywności, wszyscy to zresztą też tutaj ze strony przedstawicieli rządu dzisiaj na antenie Radia Maryja padło. Dalej jesteśmy zaproszeni do solidarności. Właśnie oprócz górzców, to właśnie bardzo często przychodzą do solidarności, w powiększaniu na dobra, nad tego dobra wspólnego. Ja akurat, nie wolno nam ani przymykać oczu na lokalne egoizmy, lokalne egoizmy osób, czy to grup, bo będziemy zawsze narzekać, kiedy będziemy wobec tych sytuacji bierni. Chcemy być solidarni, chcemy być aktywni i chcemy po prostu bronić to, co jest dobrym wspólnym, a nie tylko wybranych, uprzywilejowanych. Powiedziano mi, że takie pokoszane mogą przyjść ja w nocy i dosłownie odpowiedzialny, dlatego zrobiło się ciemno, obsługa poszła do swoich domów, co się dzieje wokół nas. Wydają taki dźwięk, nie, że Państwu dziękujemy za to, że nieustannie modlitwą wspieracie tych, którzy dzisiaj
przyjęli na siebie obowiązek tych zmian, no, które mają służyć całemu narodowi. Należy zachować spokój, nie ruszać się, nie panikować, bo one z natury rzeczy nie atakują ludzi. W imieniu własnym, ale wszystkich też słuchaczy, w Afryce naszym gościom, bo one bardzo łatwo aby wasza posługa dla naszego państwa, dla naszego narodu przynosiła też i panom wiele satysfakcji, wiele radości. Ale też by wszyscy Polacy mogli się cieszyć też i państwa wysiłkiem, państwa posługą. Szczęść Boże, na nasze posługiwanie. Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie raz jeszcze. Dziękujemy Ojcu za zaproszenie, za bardzo dobrą audycję. Mam nadzieję, że staraliśmy się odpowiadać bardzo ze strony Ojca, nas ocenia Ojciec i słuchacze, ale bardzo za to dziękujemy i modlitwa i wsparcie Państwa, jeszcze raz to podkreślam, to jest bardzo ważne, bowiem rząd Pani Premier Beaty Szydło jest atakowany w sposób bezprzykładny. My mamy wrażenie, że gadżety i transparenty kodu były wydrukowane zanim jeszcze rząd Pani Premier Szydło został zaprzysiężony. To jest rzecz bez precedensu, że nowy rząd, nowy gabinet nie miał ani dnia spokoju. Mówi się w demokracjach o tym, że nowy rząd dostaje 100 dni spokoju po to, żeby ułożył pewne rzeczy. Wtedy opozycja nie krytykuje. My nie mieliśmy nawet godziny spokoju, ale z podniesionym czołem mówimy, że przez ten pierwszy rok zrobiliśmy dla Polaków więcej niż nasi poprzednicy przez 8 lat. A nie byłoby to możliwe bez Państwa wsparcia, bez Państwa modlitwy. To serdecznie dziękujemy. Również dziękuję Ojcu, również prowadzę. Dziękuję wszystkim radiom, słuchaczom za te głosy, a tym osobom, które się nie dozwoniły w tych sprawach takich lokalnych, przypominam i zachęcam do tego, by kontaktować się z parlamentarzystami z Państwa okręgów. W każdy poniedziałek zwyczajowo są dyżury poselskie czynione, by te tematy, które może nie znalazły się na antenie, ale są ważne, by przedstawić się posłom lokalnym. I kogo Pana wie, pragnie się pozdrowić? Pozdrawiam, jeśli rodzi nam moja słuchacza wysłucha, to bardzo serdecznie pozdrawiam się do tej pory. Wytrwali jeszcze przy odbiornikach, ale oczywiście pozdrawiamy też słuchaczy z naszych okręgów poselskich. Słuchacze Wskiże Radowski, Gostyniński, Płocki, Płoński, Sierpecki, Mławski, Żuromiński, Tos, Ciechanów. To są te miasta, do których szczególnie się uśmiechamy, ale pozdrawiamy całą Polskę, wszystkich słuchaczy Radia Maria, nie tylko Polską. Radio Maria dociera na cały świat w sposób szczególny. Pozdrawiamy zwycięzcę konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, Kamila Stocha. Trzymamy kciuki za naszych orłów nie tylko jutro, ale i w całym tym zimowym sezonie Pucharu Świata. Liczymy bardzo gorąco, że ostatnie zawody Pucharu Świata w Planicy będą okazją do tego, żeby pan prezydent Andrzej Duda osobiście wręczył puchar naszemu mistrzowi. A jeszcze jedna dygresja na koniec, bo w trakcie naszej audycji spojrzałem w internecie, jeden z internautów przypominał, że rok temu, przepraszam, dwa lata temu ukazał się sondaż przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku i w tym sondażu prowadził ówczesny prezydent Bronisław Komorowski z wynikiem 73%, natomiast prezydent obecny, prezydent Andrzej Duda, miał 8%. Wówczas redaktor naczelny pewnej gazety powiedział, że Bronisław Komorowski przegra wybory dopiero wtedy, jeśli przejedzie na pasach zakonnice w ciąży. Jak widać, redaktorzy różne rzeczy mówią, pan po kule nosi. Pozdrawiamy też pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jak widać, nie wszystkie sondaże się sprawdzają i są robione rzetelnie. Ale już na skoczni narciarskiej żaden sondaż nie pomaga. Kamil Stoch wygrywa, bo jest najlepszy. Pan Wojciech, poseł Wojciech Zubowski, przewodniczący Sejmowej Komisji Energii Skarbu Państwa. Pozdrowienia dla wszystkich radiosłuchaczy, zarówno tych z zagranicy, jak i z Polski. Pozdrowienia dla słuchaczy z powiatów głogowskiego, pułkowickiego, lubickiego, legnickiego, lubuweckiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego. Może wystarczy. Chcemy również pozdrowić swoją rodzinę i babcię, Lodzie i może Ele, jeżeli słuchają. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Gdzie wszystkie produkty pochodzą właśnie z tego regionu Afryki, z Ruandy. Sklep Amakuru znajduje się przy ulicy Alei Solidarności 101 w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy teraz w sklepie Amakuru.
Sklep dosyć nietypowy, chyba jedyny taki w Polsce. Wydaje mi się, że jedyny. Z tego co wiemy, no powiedzmy, jesteśmy jedynymi osobami, tylko tu powstają rzeczy naprawdę niezwykłe. Właśnie towar prosto z Afryki. I właśnie takich rzeczy między innymi możemy słuchać na cyklicznych koncertach demowo-folkowo. Na zakończenie naszego spotkania zapraszam jeszcze raz na koncert, który już za tydzień, sobotę, o godzinie 19. Warsztaty o 12 tego samego dnia. Tak, na które bardzo gorąco zapraszamy. Dzieci młodsze, dzieci starsze i dzieci najstarsze. Wręcz, proszę Państwa, to naprawdę kawał cudownej zabawy wtedy się dzieje, bo to takie niemal dwie godziny spotkania, rozmów, nauki przede wszystkim i cudownych informacji, które artyści przekazują dla tej idei warsztatów. Warto na Bemowie się pojawiać, a wieczorem o 19.00 Kulczewska 201 folkowo Bemowo gorąco zaprasza Miron Zajfert, Mama Du i na zakończenie Mama Du zapowiada trzeci dziś utwór z płyty Mumbada, zespół Mama Du and Samajon. Tak, utwór Nie zaciepiaj, czyli Bulwaczo. Dziękuję Wam bardzo za wizytę. Widzimy się za tydzień na Bemowie. Dobranoc. Odklejamy liśćmi bananowca. Widzę, że to taka naprawdę misterna robota. Misterna robota, ręczna robota, różne krajobrazy afrykańskie wyklejane ręcznie, ale również krajobrazy afrykańskie malowane. Też szopki różne malowane. I to też ręczna robota? To jest również ręczna robota, tyle że ktoś to wykonał, a potem to akurat zostało kopiowane, jeżeli chodzi o kolorowe. Bo jeżeli chodzi o bananowe, liści bananowca, to one są rzeczywiście indywidualnie. Są tam spece, naprawdę. Jest tam bardzo wielu artystów, którzy właściwie tylko tym się zajmują i tylko to sprzedają, to rozprowadzają. No to jest też niesamowite, że no, talenty jednak mają. I każda kartka jest inna. Każda kartka wydaje się być taka sama, powiedzmy, ale gdzieś szczegół jest. Dalej widzimy materiały, różne torby. Tak, torby afrykańskie. Materiały zostały zakupione przez naszych wolontariuszy tam właśnie w Rwandzie w tym roku. A szyły kobiety tamtejsze. I też automatycznie oczywiście zarobiły, bo my zapłaciliśmy dla nich za te torby. No więc tak jakby wspieramy tą Afrykę, nawet właśnie też w taki sposób, że płacimy im za to. I nawet na współczesny sprzęt znajdzie się opakowanie. Na laptopy mamy takie torby. W nietypowych barwach. Nietypowych wzorach i barwach, tak. Dalej na pewno coś, co kobiety zainteresuje, biżuteria. Mamy w sprzedaży wyroby z malachitu, piękne korale, również kolczyki. Mamy też korale kolorowe z drzewa kokosowego. Piękny róż, fuksja. Piękny pomarańcz i również kolorowe. Mamy również korale z koralików, plecione są też przez tamtejsze kobiety. Mamy naszyjniki, na przykład z zebrą, z żyrafą, z rogiem, z rogu bawoła. Idźmy dalej. Tutaj widzę, że typowe artykuły ozdobne do domu. Takie właśnie miski, kosze zamykane, plecione tak jak u nas, można powiedzieć, z takiej ala wikliny, tylko to są takie niewielkie koszyki. Na przykład na różne drobiazgi kobiece. Na drobiazgi kobiece. Jedna pani kupiła na waciki. Do łazienki. Też można? No też można. Zwierzątka małe. Jeżeli chodzi o rzeczy religijne, również mamy Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus, krzyżyki, krzyże większe, kibecho, Matki Boże kibecho małe, duże, Rękę Bożą, bardzo taką słynną u nas. To już, co się pod tym zagadnieniem kryje, to można przyjść i zobaczyć, co to znaczy ręka. Ręka Boża. Brzmi intrygująco. Tak. Wygląda też dosyć ciekawie. Mamy również... I buty. Mamy tak. Buty, klapki, sandałowate buty. Te buty robią dzieci, wykonują, które są objęte adopcją serca. Także tutaj to przy okazji zasililiśmy akurat te dzieci. Też z wzorami afrykańskimi. Wzorami afrykańskimi, tak. Nie wiem, czy dziecko w Polsce byłoby w stanie wykonać taki klapek, ale widać w Afryce. Tak, no dzieci są uczone takich rzeczy.
To znaczy, to jest takie dla przyjemności, tak jak powiedzmy tutaj wykonują jakieś tam w wolnym czasie one, prawda, pomagają. I mają kieszonkowe. I mają kieszonkowe, oczywiście, tak, bo to wszystko zasila ich kieszenie. Mamy buty, klapki, sandały zrobione przez dzieci, ale też jak ktoś by chciał się ubrać, to mamy też ubrania do tego. Są też ubrania, koszule. Tak, można powiedzieć takie koszule męskie na razie. Na razie zaczynamy od koszuli męskich, ale również materiały, które będziemy już sprzedawać na metry, więc będzie można sobie jakąś spódnicę też uszyć. Czyli zapraszamy wszystkich, którzy chcą wyglądać nietypowo i na pewno nikt inny nie będzie miał takiej koszuli i takiej spódnicy na sobie. I teraz coś dla smakoszy, kawoszy. Nasza słynna kawa, kawa Kivu Lake, kawa Kagera, Kizirift, Muhazi. Każda z tych kaw pochodzi z Rwandy, ale każda z tych kaw pochodzi z innej plantacji i firma, która właśnie produkuje tą kawę, jako jedyna nie miesza ziaren kawy, tylko jak kupujemy kawę Kivu Lake, to wiemy, że ona jest z jednego regionu, z nad jeziora Kivu. Gleba jest wulkaniczna, wysoko mineralizowana, więc ona nie będzie zmieszana z innymi ziarnami. I też można tej kawy się tutaj napić. Można się napić, jak można spróbować, jak ktoś nie ma młynka, możemy zmielić. Jest kawiarnia, herbata firmy Sorwate. Jak ktoś usłyszy tą firmę, to po prostu Rwanda firma od razu się kojarzy. Ma naprawdę bardzo głęboki smak. Czarna, zielona? Czarna. Czarna herbata z bardzo głębokim smakiem. Jak to rozumieć, to można po prostu przyjść, spróbować i... I później zakupić. I później zakupić. Ale też mamy kawę, mamy herbatę, mamy też sok i to chyba nie do zdobycia w sklepie, z marakui. Tak, to jest taki syrop z marakui, który zawiera właściwie marakuję, no i coś, co posłodzi tą marakuję, jakby tak, żeby można było to potem rozrobić. No to jest smak, nie da się tego porównać na pewno z sokiem z marakuji tutaj wyprodukowanym gdzieś w Polsce. Jest bardzo zdrowym syropem. Co jeśli chodzi o klientów? Przychodzą, dziwią się? Klientów mamy bardzo różnorodnych. Przeważnie mamy klientów, którzy są gdzieś związani tematycznie z Afryką, bądź którym te klimaty odpowiadają. Także zaciekawienie jest. Jest. No coś innego. Coś innego w Państwa sklepie, coś nowego. Ojej, jakie wspaniałe wyroby. No więc no, gdzieś tam jesteśmy chwaleni z tych naszych wyrobów, że jednak tamtejsi ludzie potrafią jakby no, zachwycić swoimi wyrobami. Przede wszystkim ręczna robota. Przede wszystkim ręczna robota. Myślę, że to jest taki ten największy właśnie atut. Tak. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszamy Państwa na wspaniałą kawę, na wspaniałą herbatę. Zapraszamy. Wszystko z Rwandy. I wszystko z Rwandy. I to wszystko w dzisiejszej audycji. Na następną zapraszam już za tydzień, o tej samej porze. Paulina Kozion, do usłyszenia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można już wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymamy. To był komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Pojazd oraz wyposażenie wojskowe, grochówka, herbata i wiele rodzin. Na placu Piłsudskiego w Warszawie odbył się piknik wojskowy Bezpieczna Polska. Wydarzenie miało związek z powitaniem amerykańskich żołnierzy, którzy będą stacjonować w naszym kraju. Na placu Piłsudskiego rozbrzmiewały wojskowe melodie, a żołnierze prezentowali swój sprzęt i pokazywali zainteresowanym różne szczegóły uzbrojenia pojazdów bojowych. Na pewno zainteresowani są systemem kierowania ogniem, armatą i chcą wiedzieć szczegóły. W zasadzie ludzi interesuje wszystko. Mnie zaciekawił ten snajpera. To jest Rosomak, tak? No. I co ci pan żołnierz pokazywał? Sterowniki, joysticki takie. Duże emocje, zwłaszcza młodych uczestników, wzbudził czołg twardy. To jest czołg, chyba pancerny. Mają karabiny, działo,
i na dole ma się celowniki. To czołg PT-91, tak zwany twardy, który ma za zadanie ochronić załogę. Nie jest wygodnie aż tak bardzo, ale podoba mi się ta praca. No, muszę się zastanowić, czy zostanę żołnierzem. Piknikowi towarzyszyła akcja charytatywna Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego na rzecz wsparcia rodzin syryjskich, które ucierpiały w wojnie domowej. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Kamil Stoch wygrał w Wiśle konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym samym został liderem klasyfikacji generalnej. Przed skocznią narciarską imienia Adama Małysza w Wiśle Malince słychać było gorący doping. Bardzo nam się podobają. Nie jest zimno i bardzo się fajnie ogląda. Żałujemy, że tak mało miejsc biletowych jest, że nie można wejść. Jak Polak skacze, to tutaj taka wrzawa się podnosi, prawda? Oczywiście, bardzo. Emocje są. Nie mamy trąbek, ale krzyczymy. Kibicujemy gorąco. Dla Kamila nie ma żadnej konkurencji. Ciekawie, fajnie, elegancko. Nie, warto było przyjechać. Polska w siłę. Skaczą skoczki. Fajnie. Po pierwszej serii skoków na prowadzeniu był Kamil Stoch, który skoczył 133 metry, na piątym miejscu Piotr Żyła, a na trzynastym Maciej Kot. Kamil Stoch w drugiej serii uzyskał 124 metry i wygrał konkurs. Polak o ponad 16 punktów wyprzedził Austriaka Stefana Krafta. Na trzecim stopniu podium stanął Niemiec Andreas Willinger. W pierwszej dziesiątce uplasował się także Piotr Żyła i Maciej Kot. Żyła zajął siódme, a dziewiąte miejsce Kot. 19 był Jan Ziobro, 20 Stefan Hula, 21 Dawid Kubacki. Na 46 pozycji sklasyfikowany został Aleksander Zniszczoł. Kamil Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Walka z radykalizmem i ekstremizmem to jeden z priorytetów Austrii, która od początku roku sprawuje przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Szef austriackiego MSZ-u nakreślił priorytety OBWE na najbliższy rok. Austria przejęła przewodnictwo OBWE od Niemiec i będzie je sprawować cały obecny rok. Zgodnie z obowiązującymi zasadami na czele organizacji stanął austriacki minister spraw zagranicznych. Sebastian Kurz w swoim pierwszym wystąpieniu jako przewodniczący tej organizacji mówił o zagrożeniu bezpieczeństwa wewnętrznego przez terror, przestępczość zorganizowaną, radykalizację i falę migracyjną, która sprawia wielu krajom członkowskim znaczne problemy. Szef austriackiego MSZ oświadczył, że jego kraj chce się zaangażować w walkę z radykalizmem i ekstremizmem oraz w budowę zaufania, jak również zniwelowanie konfliktów militarnych, jak chociażby ten na Ukrainie. Pomóc tym ma Peter Neumann, dyrektor Międzynarodowego Centrum Studiów nad Radykalizacją przy King's College w Londynie. Ma on odgrywać rolę specjalnego pełnomocnika. Głównym punktem programu OBWE na ten rok jest planowana na maj konferencja na temat antyterroryzmu. Sebastian Kurz zapowiedział również serię warsztatów dotyczących radykalizacji młodzieży, które mają zostać przeprowadzone niemal we wszystkich krajach należących do OBWE. Z Wiednia dla Polskiego Radia, Adam Czartoryski. Celem powstałej w 1995 roku Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest zapobieganie konfliktom na kontynencie. W nowy rok nad Belgią było o włos od katastrofy lotniczej. Centrum Kontroli Lotów potwierdziło, że niewiele brakowało, a zderzyłyby się dwa samoloty, pasażerski i transportowy. Trwa śledztwo w tej sprawie. Do incydentu doszło nad wschodnią Flandrią. Dwie maszyny były oddalone o 90 metrów w pionie i około kilometra w poziomie. Samolot Air France z Paryża do Amsterdamu zaczął powoli przygotowywać się do lądowania i rozpoczął procedurę zniżania. W tym czasie samolot transportowy egipskich linii lotniczych lecący z Ostendy do Kairu zaczął niebezpiecznie się wznosić, ignorując trzy ostrzeżenia belgijskiego Centrum Kontroli Lotów. Gdy dwa samoloty zaczęły się do ciebie zbliżać, automatycznie włączył się alarm ostrzegawczy, ale jak wynika ze wstępnych ustaleń, ten alert również został zignorowany przez pilotów egipskiego przewoźnika. Belgijskie Centrum Kontroli Lotów natychmiast poinformowało o incydencie specjalny departament do spraw wypadków lotniczych, określając go jako poważny. Prognoza pogody. W nocy duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Lokalnie na wybrzeżu możliwa mgła. Temperatura zazwyczaj od minus 5 do minus 2 stopni, tylko na wybrzeżu lokalnie 0. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest niedziela 15 stycznia, 15 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.39, a zajdzie o 15.53. Imieniny obchodzą Arnold, Izydor oraz Paweł. Wszystkiego najlepszego. A teraz na zegarze 5 minut po północy. Kurier ekumeniczny. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Marcin Witan. Rozmawiam dziś z księdzem Grzegorzem Michalczykiem, wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony chrześcijańskiej, a także duszpasterzem środowisk twórczych.
i członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem. Proszę księdza, zbliża się 20 już Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. 17 stycznia główne uroczystości odbędą się w Kielcach. Dlaczego w Kielcach? Jest to jeden z elementów tych dni judaizmu, że co roku w różnych miastach się odbywa. Biskup Kielecki zaprosił Dzień Judaizmu do siebie. Natomiast oczywiście zawsze można szukać pewnych kontekstów i w tym kontekście warto stwierdzić, że Kielce są dla relacji polsko-żydowskich, chrześcijańsko-żydowskich miejscem szczególnym, bo naznaczonym pewnym dramatem. Pewnie nie jedynym miejscem, które jest dramatem naznaczone, ale pamiętamy o wydarzeniach, dramatycznych wydarzeniach 1946 roku i niewątpliwie tego kontekstu się tutaj uniknąć nie da. To mobilizuje do modlitwy o pojednanie, o przebaczenie, współpracę między chrześcijanami a Żydami i na pewno w tym kontekście również Dzień Judaizmu, który no, z natury swej jest teologiczny bardziej niż społeczny, to znaczy dla nas chrześcijan, no bo nie jest to dzień dialogu z judaizmem, tylko dzień judaizmu w Kościele katolickim. Dla nas chrześcijan jest to po prostu okazja, żeby odkrywać korzenie naszej wiary, żydowskie korzenie Kościoła. Ale nie uda się uniknąć tych kontekstów społecznych, one tam też są bardzo ważne, by myśleć o tym, czym jest jedność, pojednanie, również niestety w cieniu dramatów, które się działy. Były przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw dialogu z judaizmem, biskup Mieczysław Cisło, mówił, że w Kielcach nie ma już dziś antysemickich napisów. W Kielcach jest klimat powagi, budowania pozytywnych, braterskich relacji z Żydami, co jest owocem wielu lat pracy, także obecnego ordynariusza kieleckiego. Tak, w tym kontekście mogę to powiedzieć z autopsji. Ja znam trochę Kielce, mam tam przyjaciół. Kielce przeszły długą drogę. Myślę, że osobą, która tam najwięcej wysiłku włożyła w to, żeby tę drogę prostować, żeby mówić o sprawach dramatycznych, ale w taki sposób, który nie dzieli, a łączy i prowadzi do przebaczenia, do pojednania, jest pan Bogdan Białek, który jest przy okazji też współprzewodniczącym, chrześcijańskim współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, który jest przewodniczącym Stowarzyszenia Jana Karskiego, pod którego egidą właściwie wszystkie te dzieła jego kieleckie się dzieją. I to jest człowiek, który no, poświęcił ogromną część swego życia właśnie odkrywaniu prawdy o kieleckim dramacie, ale też pracy nad pojednaniem, nad jednością. To, co robi, jest ogromnie widoczne w Kielcach. On jest człowiekiem niesłychanie zasłużonym dla Kielc, ale też, co ważne, jest bardzo pozytywnie odbierane przez stronę żydowską. To jest człowiek, który jest takim punktem zwornym jakby w Kielcach. Bardzo dobrze też, że jest dobra współpraca z ordynariuszem kieleckim, z kościołem kieleckim. Tam wiele, wiele dobrego się naprawdę dzieje. Tegoroczny Dzień Judaizmu, jak każdy, odbywa się pod określonym hasłem. Hasło pochodzi z księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Jak odnieść tę treść do tego właśnie świętowania? Te hasła Dni Judaizmu w kolejnych latach, one zawsze mają coś prowokującego. Coś, co ma zmusić ludzi do myślenia. Tutaj jest podobnie. To wołanie Jeremiasza, uwiodłeś mnie, Panie, a pozwoliłem się uwieść, jest wołaniem człowieka, który doświadcza dramatu życia, który doświadcza prześladowań spowodowanych tym, że jest on wierny Bogu. Człowieka, który również doświadcza zwątpień, który pyta, po cóż to wszystko? Dlaczego ja cierpię, skoro wypełniam wolę Boga? Dlaczego dotyka mnie cierpienie? Dlaczego dotyka mnie ostracyzm? Dlaczego mam znosić prześladowania? A więc jest to wezwanie, nad którym myśli człowiek, doświadczając dramatu życia w kontekście swego powołania. Jeremiasz na to pytanie znajduje odpowiedź. Znajduje ją w wierności wobec Boga. I myślę, że jest to jakaś inspiracja dla nas do szukania odpowiedzi na to powołanie, które odkrywamy w sobie. Powołanie do budowania jedności, do przebaczenia, a także dla nas, katolików, do rachunku sumienia w kontekście naszej relacji wobec Żydów i wobec judaizmu, no, w którym korzeniami naszej wiary tkwimy. Właśnie, czy ta wierność wobec Boga nie jest takim podstawowym, wspólnym mianownikiem łączącym chrześcijaństwo i judaizm? Myślę, że pytanie o wypełnianie swojego powołania w tym kontekście, powołania, którego dawcą jest Bóg, jest tu pytaniem kluczowym. To pytanie stawiają sobie zarówno Żydzi, którzy są ludem pierwszego przymierza, ludem, o którym my chrześcijanie mówimy, że trwa w tym przymierzu. Prawda? Już nie da się pogodzić takich tez dotyczących nieaktualności przymierza, jakie Bóg zawarł z Izraelem, z nauką katolicką, z tym, co Kościół mówi o sobie i o Żydach. A więc myślimy o wierności Żydów, ale też myślimy o swojej wierności. I tak naprawdę myślimy o tej
relacji, jaka łączy chrześcijan jako lud Boży Nowego Przymierza i Żydów jako lud Boży Pierwszego Przymierza z Bogiem i misją, którą Bóg ludziom daje. Metafora z gałązką oliwną, to jest metafora świętego Pawła, ona jest wzięta z listu do Rzymian, gdzie Paweł troszkę jakby wbrew logice działania ogrodnika mówi, że to dziczka oliwna została wszczepiona w szlachetny pień Izraela, odwrotnie niż zazwyczaj, bo normalnie się szczepi drzewo dzikie przez wszczepienie szlachetnego pędu, a tutaj ta pogańska dziczka oliwna została wszczepiona w szlachetny pień po to, by mogła owocować. To jest metafora bardzo trafna. Oczywiście nie da się zrozumieć naszej historii, nie da się zrozumieć naszej teologii, naszej, myślę o chrześcijanach, bez odniesienia do tego kontekstu, do kontekstu, że my czerpiemy soki naszej wiary z tak naprawdę tradycji pierwszego przymierza, z religii żydowskiej, że Jezus, którego wyznajemy jako Syna Bożego i naszego Zbawiciela, jest Żydem, jak Kościół przypomina, i na zawsze nim pozostanie. Jego człowieczeństwo jest człowieczeństwem żydowskim. Jego matka Maryja, katechizm o tym przypomina, jest młodą Żydówką z Nazaretu, którą Bóg wybrał do tej